Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szecówką, który w naszej firmie jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc ty, widzu, jeżeli masz w swojej firmie import, eksport, chciałbyś zneutralizować, pozbyć się ryzyka, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Na dole jest numer telefonu, adres e-mail, a pan Tomasz zrobi wszystko, żebyś spał spokojnie, nie musiał się martwić, czy czasem za pół roku, za parę miesięcy euro, dolar, złoty będzie po 5,50 albo za 4 złote. Więc zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, jeżeli każdy z państwa, który ma import, eksport, chce spać spokojnie i utrzymać marżę i nie martwić się o to, jaki będzie kurs walutowy. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość. Witam cię, Tomku. Witam cię również. Drodzy państwo, w tym tygodniu mieliśmy skrócony tydzień z powodu święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, ale pojawiło się kilka ciekawych informacji. Moim zdaniem najciekawsze były te o wskaźnikach PMI. No i według ciebie, czy te wskaźniki PMI, które były i dla Stanów Zjednoczonych, i dla wielu krajów strefy euro, czy one pokazują coś ciekawego? Czy można na podstawie tych danych wnioskować, co się może wydarzyć w polityce monetarnej? I czy według ciebie one mają jakieś przesłanie nam niosą? Znaczy, no, to, co warto zauważyć, to to, że tym razem dane PMI z USA wypadły trochę gorzej niż strefy euro. Strefy euro, tam się były poprawy, natomiast żaden poziom nie znaczy, tutaj chyba blisko 50 były jeden odczyt bodajże i dalej to się tak balansuje na zasadzie 50 punktów, na granicy 50 punktów, czyli na granicy regresu raczej niż rozwoju sektorów, ale mimo wszystko te dane z Europy były lepsze niż ze Stanów, co no zmienia trochę postać tego odczytu, bo wcześniej jednak dane ze Stanów były zwykle lepsze niż te z Europy, jeśli chodzi o PMI. Więc taka lekka szala się przechyla na korzyść euro, powiedzmy, po tych danych. I to widać na kursie, który zresztą zaraz omówiłem. Czy według ciebie te dane sygnalizują, że Fed może już nie tak bardzo agresywnie podnosić stopy procentowe? Znaczy, ja myślę, że tutaj oni znają te dane z wyprzedzeniem i jeśli zapowiadają, że pewne podwyżki nastąpią, to one nastąpią. Pytanie, czy tu jest bardziej otwarte pytanie, czy ECB będzie gonił bardziej za Fedem, czyli czy ten dysparytet stóp pozostanie na tym poziomie, który jest, czy się jednak zmniejszy. Okej, super. No i poznaliśmy także kilka ciekawych danych z Polski, zwłaszcza tych twardych danych o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej. No i według ciebie, czy one nam mówią, sygnalizują nam spowolnienie gospodarcze, czy być może już nawet jesteśmy w recesji według tych danych? Co według ciebie one nam mówią o kondycji polskiej gospodarki na początku czwartego kwartału? No, jest to takie, myślę, że jednak spowolnienie, okres po prostu spowolnienia gospodarczego, który może się pogłębić. Natomiast ciężko jeszcze mówić o jakiejś dużej recesji, która nam grozi. Myślę, że to jeszcze jest za wcześnie. Natomiast te dane na pewno nie sprzyjają złotemu. Chociaż obecnie te odczyty, które poznaliśmy w tym tygodniu, pozostały bez wpływu na walutę polską. Okej, super. No i oczywiście w przyszłym tygodniu kończymy miesiąc. Mamy także kilka ciekawych innych publikacji. Co według ciebie będzie najważniejsze, na co sygnalizujesz, że warto zwracać szczególną uwagę, na co ty będziesz szczególnie zwracał uwagę? Wszystkie twoje przemyślenia dotyczące tego, co się może wydarzyć w przyszłości, co możemy już teraz wiedzieć, że się wydarzy. No, ten przyszły tydzień, który nadchodzi, będzie bardzo bogaty w dane, w wydarzenia makroekonomiczne w porównaniu chociażby do tego, który mija. Różne raporty, znaczy dużo raportów inflacyjnych z krajów strefy euro, również odczyty PKB z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście na koniec tygodnia raport z rynku pracy, taki co miesięczny ze Stanów Zjednoczonych. Także mieszanka bardzo wielu istotnych informacji. No, raporty inflacyjne na pewno warto zwrócić uwagę, no bo tutaj cały czas o tym mówimy, że im wyższa presja inflacyjna, tym wyższa presja na władze monetarne, czy to Fedu, czy Europejskiego Banku Centralnego, żeby jednak dalej zacieśniał politykę monetarną. A dalej w tle mamy pewną recesję, czy regres po prostu gospodarczy. Więc pytanie, czy po prostu banki centralne rzeczywiście zwrócą uwagę bardziej na tą recesję, czy może jednak bardziej na rosnącą dalej presję inflacyjną, czy utrzymującą się presję inflacyjną na świecie.
Raport z rynku pracy, taki standardowy, bardzo ważny raport o danych, których też nie można zignorować. No i odczyt też inflacyjny, raport z USA, tak zwany PCE Core, odczyt wskaźnika, na który Fed bardzo patrzy, jeśli chodzi o też presję inflacyjną. Okej, super. Bo teraz chciałbym przejść do omówienia najważniejszych walut, par walutowych. Oczywiście pierwszy temat jest o euro-dolarze, no ale chciałbym też nawiązać do tych danych makroekonomicznych. Czy według Ciebie w przyszłym tygodniu, jak pojawią się te dane z rynku pracy, jeżeli będą one gorsze i im będą one gorsze, tym rynki finansowe, zwłaszcza ten rynek związany z ryzykiem, powinien bardziej reagować i w tym wypadku oczywiście powinno dojść do osłabienia amerykańskiego dolara, czy też uważasz, że interpretacja będzie taka klasyczna? Znaczy, jeśli chodzi o sam rynek pracy, to jego siła na pewno będzie sprzyjać podwyżkom i to dolarowi pomoże. Więc myślę, że będzie raczej takie klasyczne zachowanie, im lepsze dane, tym lepiej dla dolara, bo po prostu Fed będzie miał możliwość dalszego zacieśnienia polityki monetarnej. Jeśli te dane z rynku pracy się jednak pogorszą znacząco, czyli będą dużo gorsze niż oczekiwania, podkreślam, dużo gorsze niż oczekiwania, no to wtedy może być taki tutaj powrót, czy też nawiązanie do tych oczekiwań, że jakaś wolta na polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych nastąpi i oni jednak nie będą tak zacieśniać polityki w przyszłym roku, tylko szybciej dojdą do celu i potem być może jeszcze nawet obniżą ten koszt pieniądza, więc no, taki typowa wolta. Na razie o tym nie mówią, ale być może jeśli te dane znacząco się pogorszą, to wtedy tak mogą zrobić. Okej. No i to wtedy rzeczywiście dolar osłabi. No i jaka jest Twoja intuicja, co Ci podpowiada, w którą stronę rynek ruszy? Gdzie będziemy w przyszłym tygodniu na euro-dolarze, na głównej parze świata? No intuicja mi podpowiada, że jednak dolar wróci do parytetu, pomimo tego, że nie dzieje się to już od 2 tygodni. Ten tydzień był wyjątkowo taki niedobry dla dolara, niezbyt korzystny. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj dane ze Stanów przeważą na koniec tygodnia szczególnie i znajdziemy się bliżej parytetu. Nie wiem, czy to będzie równo 1,00, ale być może 1,01, mniej więcej w tych okolicach. A według Ciebie w przyszłym tygodniu inne ważne waluty świata, funt, frank, jen, jak będą się one zachowywały? Znaczy tak, no jen po korekcie próbuje wrócić w okolice swoich ostatnich maksimów, natomiast to idzie bardzo powoli. Mówimy tu o parze jen dolara. Funt, podobnie jak eurodolar, wrócił wyżej i nawet osiągnął swoje poziomy nieobserwowane od wielu miesięcy, powyżej 1,21 bodajże. I tutaj no myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, czy moje oczekiwania się sprawdzą. Jeśli euro-dolar wróci do parytetu, no to te pary związane z dolarem, funt-dolar też się trochę pewnie cofnie, jen-dolar pewnie pójdzie trochę do góry i to jest, powiedzmy, stan rozbazowy. Natomiast jeśli jednak nie będę miał racji i tutaj przyszły tydzień również, że będzie sprzyjał dolarowi, No to tutaj będziemy obserwować nowe maksima, nowe lokalne takie na ten okres maksima euro-dolara, czy też funta dolara, czy niższy kurs dolara do jena. Okej, super. No i teraz przejdźmy do rynku złotego, bo jako że widzę, że jesteś nastawiony raczej na spadki euro-dolara, czyli rozumiem, że jesteś też nastawiony na osłabienie krajowej waluty. Czy to dobrze interpretuję? Tak, znaczy tutaj fundamenty nie przemawiają za złotym cały czas, taka typowa analiza fundamentalna, tylko i wyłącznie ewentualne ruchy właśnie korekcyjne euro-dolara mogą złotemu pomóc, tak uważam. No i jeśli, powiedzmy, moje oczekiwania co do korekty, czy co do spadków euro-dolara się nie sprawdzą, wtedy złotówka będzie trochę mocniejsza jeszcze. Natomiast wydaje mi się, że technicznie jednak tutaj pary, szczególnie dolar-złoty, walczą z technicznym poziomem wsparcia w okolicy tych maksimum, minimów sierpniowych i prawdopodobnie ostatecznie te minima zostaną wybronione i przynajmniej w pierwszej połowie grudnia powinniśmy zobaczyć trochę wyższe poziomy kursów euro-złoty i dolar-złoty. Okej, super. Przypominam, drodzy Państwo, że Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc jeżeli Ty, drogi widzu, masz w swojej firmie import, eksport i chciałbyś zneutralizować ryzyko kursowe, chciałbyś się pozbyć tego,
chciałbyś utrzymać marżę, nie martwić się o to, co się może stać na kursach walutowych, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail. Proszę się z nami skontaktować, a pan Tomasz zrobi wszystko, żebyś, drogi widzu, spał spokojnie i nie musiał się denerwować, martwić to tym, gdzie będzie kurs walutowy w kolejnych miesiącach, kolejnych kwartałach. Więc zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. No i oczywiście tradycyjnie pod koniec materiału jest dział pytań i odpowiedzi Państwa. Zachęcam do tego, żeby tam na dole w komentarzy zadawać następne pytania, a my w przyszłym tygodniu na nie odpowiemy. Więc zaczynamy kącik pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, użytkownik Marcin. Jak działa QT, czyli ograniczanie QE i czy ma to wpływ na rentowność obligacji? No tak, no tutaj skup jakby, czy ograniczenie, czyli nie skup aktywów, tylko właśnie odwrotnie, wyprzedaż tych aktywów, które bank zgromadził, powoduje, ma jakby ograniczyć inflację, a tym samym no, wpływa na wzrost rentowności obligacji i spadek ceny, no bo tych obligacji jest więcej na rynku, one są po prostu wyrzucane przez bank ze swoich bilansów na rynek, więc cena spada, rentowności rosną. Okej. Następne pytanie, użytkownik Pitbull Terrier 1. Czy w Polsce na początku 2023 roku będzie kryzys walutowy powiązany z problemami na rynku długu? Wiadomo już, że potrzeby pożyczkowe budżetu państwa mogą wynieść 300 miliardów złotych. No ja słyszałem o 400, tak, że no rzeczywiście jest to taki temat, który gdzieś tam jest wałkowany, czy poruszany. Natomiast tak oficjalnie prawdopodobnie, znaczy teraz już te przetargi obligacji, które rząd ogłasza, już mają pokryć częściowo ten właśnie te potrzeby rynkowe, te potrzeby, które będą w przyszłym roku, więc to te przetargi, powiedzmy, są udane i częściowo udaje się to pokryć. Natomiast rzeczywiście tutaj problem będzie w przyszłości z pokryciem tych zobowiązań, znaczy tych potrzeb pożyczkowych. Natomiast nie spodziewam się jakiegoś zdecydowanego kryzysu walutowego z tego powodu. Gdyby to miało rzeczywiście mieć znaczący negatywny wpływ na złotego, to złotówka już teraz by się osłabiała. Mhm. Waluty reagują z dużym wyprzedzeniem na takie wydarzenia, więc myślę, że już teraz byśmy zobaczyli duży ruch na złotym, jeśli to miałoby mieć rzeczywiście przełożenie. Super, dzięki. Kolejne pytanie, użytkownik Michał M. Mówi Pan o inflacji przez cały 2023 rok, ale krzywa dochodowości wygląda gorzej niż w 2000 roku, co zapowiadałoby recesję. Jak Pan myśli, czy przypadkiem deflacja nie zagości już w drugim kwartale w przyszłym roku? I obniżki stóp, a w związku z tym spadki na rynku, tak jak to mnie wyglądało w przeszłości? No tak, no tutaj obserwujemy ruchy na wskaźnikach inflacyjnych już wskazujące, że prawdopodobnie jakieś maksima inflacji, przynajmniej w różnych krajach, mieliśmy za sobą. W Polsce jeszcze tego nie widać. I myślę, że jednak całe pierwsze półrocze jeszcze będzie problem z presją inflacyjną w Polsce, więc nie przypuszczam, żeby w drugiej połowie roku zastąpiły obniżki stóp w naszym kraju. Chyba że po prostu dosyć niespodziewanie i nagle ta inflacja zacznie spadać, ale na razie się tego nie spodziewam. Mówię tutaj o Polsce. Okej, super. Następne pytanie, użytkownik Jaropozo. Fajny materiał. Jak wybrać biuro maklerskie do inwestowania na giełdzie? Czyli moim zdaniem, jakie powinny być warunki idealnego biura maklerskiego? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, może Ty znasz odpowiedź. No myślę, że idealne biuro maklerskie w Polsce, no to powinno spełnić warunki takie, że jest duże, wypłacalne. Moim zdaniem powinno być powiązane z jakimś bankiem, jeżeli inwestujemy na giełdzie papierów wartościowych, żeby były przelewy jak najtańsze. No i myślę, że oczywiście powinno być w pełni transparentne, powinno być duże. No i myślę, że rynek już zweryfikował, które to są, więc myślę, że wybór jest bardzo, bardzo prosty. Do inwestowania na giełdzie, oczywiście polski, tak? Mhm. Inwestowania na polskiej giełdzie, bo są też domy maklerskie, gdzie można inwestować w różnych innych regionach i miejscach na świecie, na różnych innych klasach aktywów. Dobra, następne pytanie. Marcin Jednaki. Co ze stopami procentowymi w Polsce? Jakie perspektywy co do stóp?
No tutaj tak, to jest ciekawe pytanie. No, wydaje mi się, że scenariusz bazowy dalej dla mnie jest taki, że po prostu w tej chwili NBP zrobił pauzę i zobaczy, co się będzie działo w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli ta inflacja rzeczywiście wzrośnie w okolice 20%, to najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z jeszcze jednym większym ruchem na stopach procentowych, czyli tam może to być między 50 a 75 punktów bazowych podwyżki w pierwszym kwartale. Ok, super. Następne pytanie. Użytkownik Rafa Master 42. Zakładając, że RPP będzie powoli obniżać stopy pod koniec 2023 roku, jaka jest perspektywa zysku z funduszy obligacji długoterminowych w latach 2024-2006? 7-8% czy mniejsza? No, cyframi tutaj się nie będę rzucał, ale no, trzeba też spełnić to założenie, że te stopy rzeczywiście zaczną w tym czwartym czy trzecim kwartale spadać. Może być z tym problem. Natomiast no, rynek obligacji może stać się w drugiej połowie przyszłego roku już atrakcyjny do próby i wejścia inwestycji. W wcześniejszym nagraniu mówiłem o tym, że wypadałoby ostrożnie się przyjrzeć, czy w pierwszym, czy drugim kwartale takiej sytuacji nie będzie. No zobaczymy. Tutaj możliwe, że właśnie druga połowa roku będzie już dobrym momentem, żeby w te obligacje zacząć inwestować, ale co do stopy zwrotu, to nie będę się wypowiadał. Ok, super. Oczekiwanej. Następne pytanie, już ostatnie. Użytkownik Hubert Hubert. O ile umocniłaby się złotówka w przypadku zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie? No tak, to jest kolejne pytanie z serii za milion dolarów. Natomiast no przypuszczam, że mogłoby być to ruch w okolice 5 do 7% umocnienia. Takiego gwałtownego, rozumiem, tak czy tak? No tak, no dosyć szybkiego, powiedzmy. Natomiast tutaj jest też ważna sprawa, że tak naprawdę ta szala zwycięstwa powoli się już przesuwa na korzyść Ukrainy od pewnego czasu. Więc nie wiem, czy to będzie aż tak gwałtowny ruch. No, ale oczywiście, jeśli po nowym roku, jeśli ta kampania zimowa, którą Ukraińcy zapowiadają, będzie sukcesem się zakończy, no to rzeczywiście możemy po nowym roku obserwować jakieś umocnienie złotego. 5-7% to jest około 20-30 groszy na poszczególnych parach walutowych. Tak. Jest to racjonalne, możliwe. Oczywiście, to takie ruchy się już zdarzały. Także dziękuję za zadawanie pytań, dziękuję Ci Tomku za odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby tam na dole w dziale komentarzy zadawać następne pytania, a my w przyszłym tygodniu na nie odpowiemy. Dziękuję Ci Tomku za spotkanie. Dziękuję. Przypominam, że Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie w naszej firmie, więc jeżeli Ty, drogi użytkowniku, masz w swojej firmie import, eksport, chciałbyś zneutralizować, pozbyć się ryzyka kursowego, spać spokojnie, zachować po prostu marżę i robić tylko swój core biznes. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, a pan Tomasz zrobi wszystko, żeby spał spokojnie i nie musiał się martwić o to, czy czasem euro, dolar, złoty będzie po 5, czy też po 4 złote. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Przypominam na dole adres e-mail i numer telefonu. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i stopy zwrotu życzę. Pozdrawiam jeszcze raz.